Witam Was bardzo serdecznie w 26. odcinku z serii meczów piłkarskich i w tym meczu rozegramy sobie mecz Polska kontra Portugalia. I jeśli jesteście nowi na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnieli kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienie o każdym nowym filmie na tym kanale. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z meczem i jeszcze wybierzemy sobie stroje. Ja już sobie mam wybrane, także nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć ten mecz. Polska kontra Portugalia. Pierwszy raz z nimi gram, także może się dziać. Super. Troszkę mi ścina, ale mi wybaczcie, że mi troszkę ścina, bo tak jest, to mój skład, to jest skład reprezentacji Portugalii, mają Cristiano Ronaldo, ula. No dobra, czy będzie 1-1, czy będzie 1-0 dla polskiej reprezentacji? Nie wiem, zobaczymy. Lecimy, klik, Baryszyński, Błaszczykowski. Już tam do piątek! Rui Patrycy broni. Ale oni Polacy zaczęli, ładnie. I ten mecz będzie tak. I ten mecz jest chyba trochę podobny do Euro 2016. Jeśli ktoś nie oglądał Euro 2016, to bardzo to super. Ale myślę, że wszyscy oglądali Euro 2016. Przepraszam za zapowiadomienie, ale muszą być. Przepraszam, nie wyłączyłem internetu. Momencik. Nie można grać dalej, ok. Montaż na żywo te sprawy. Lewandowski, teraz Grosicki. Zieliński, nie ma bramki. Ajajaj. Sobie zobaczcie jeszcze raz na tą akcję. Na razie jest 0-0 wynik. Także może być chyba dogrywka, chociaż teraz Robert Lewandowski, nie ma bramki, ajajaj. Rui Patrycy broni i to bardzo ładnie broni. Sobie zobaczcie jeszcze raz na tą akcję. Mamy rzut rożny, Grosicki. Na Glika, Glik nie ma bramki. Ajajaj. Co się dzieje z moimi zawodnikami, nie wiem. A jest dopiero 19 minuta. Okej. No, Glik, tam biegniesz. Piątek, teraz Krzysztof, piątek! Poprzeczka, nie mam bramki. Ajajaj, myślałem, że to już wejdzie, no nie. Tutaj chyba Cristiano Ronaldo nie ma szans. Coś tak czuję. W tym meczu. Chociaż, no dobra. Jedziemy z nimi. Lewandowski. Robert! Tak jest! Robert Lewandowski ładnie w 26 minucie strzela bramkę na 1-0 dla reprezentacji Polski. Tak jest. Robert Lewandowski i w samo okienko. Nice. Sobie zobaczcie jeszcze raz na tą powtórkę. I jeszcze tutaj więcej sobie zobaczcie. Krychowiak i do Roberta. Jak to ładnie przymierzył. Idealnie, w samo okienko. Rui Patrycio tutaj nie miał żadnych szans. Dobra, damy im strzelić. I tyle. Chociaż, no dobra. Niech będzie. Damy im strzelić. Niech mają 1-1 i tyle. Dobra, 1-1. João Mario. Wow, super. Okej. Okay. Nie będę taki wybredny. Niech mają ją tego gola honorowego. 1-1 jest ok. I taki stan trzeba teraz utrzymać. Sobie jeszcze zobaczcie na tą bramkę reprezentacji Portugalii. No, tak, na sobie bramkę, ok. Dobra. Lecimy, Krychowiak.
Błaszczykowski. Baraszyński. Ajajajaj. Rebus. Grosicki. Troszkę mniścina, nie wiem czemu. Ale okej, dobra. Walić to. Piątek. Błaszczykowski. Błaszczykowski. Zieliński. 2-1. Piotr Zieliński. Sobie jeszcze raz zobaczcie na tą akcję. Tutaj Kuba biegnie z piłką. Podał do Piotrka Zielińskiego. Przyjął sobie Zieliński na klatkę i strzelił gola. Rui Patricio tutaj nie ma żadnych szans. W sumie, dobra, damy im strzelić i tyle tego kontaktowego gola, chociaż na 2-2, a nie ma. No dobrze, no. Przepraszam. To co? Lecimy dalej. Dobra, leć, dawaj, lecisz. Nie no, damy im, żeby ta seria tak nie była aż taka. No, Krystiano, co on zrobił? Halo? Co on właśnie zrobił? Nieważne. Teraz Polska z kolejnym kontratakiem. Lewandowski, Grosicki, Krychowiak. Nie ma bramki. Glik. A i tutaj chciał do Roberta zagrać, ale nie udało mu się. Jeszcze raz. No, prosto wyrui Patrycio. Ale nawet fajny meczek, fajny. Mi się strasznie się podoba. O, dobra. Leć. Dajesz. Dawaj. Nie wykorzystał tego. Andres Silva, serio? A mój Boże, dobra. Zdjęmy sobie od bramki. Dawaj, Cristiano. No dobra, już, dobra, walić to. I mamy niestety 2-2 w 75 minucie. Andres Silva. Ajajaj. Dałem im, żeby nie było. Nie bądźcie na mnie źli, ale chcę, żeby były karne w tej serii, bo dawno w tej serii nie było już rzutów karnych. Ja chcę, żeby odcinek był długi trochę. I nie bądźcie na mnie za to źli. O, Ricardo wchodzi za Andres Silva. Okej. Okay. Teraz utrzymać ten wynik. Błaszczykowski. Robert! Ajajaj, próbował. I nie wyszło. Mamy 2-2 na tablicy wyników, także elegancko. Ciekawe, czy będą karne. Oby były. Nie wiem, jest już 80, prawie 8 minuta, a w zasadzie już jest. Jeszcze 5 minut do liczonego czasu gry. Dodał sędzia. Aj, no, było tak ładna akcja. Nie będę wam pokazywał, 5 minut zostało do końca meczu. Ciekawe, czy będą karne, czy też nie, nie wiem. Jestem bardzo tego ciekawy, bo w tej serii chyba nie było karnych, z tego co pamiętam. Chyba nie było, nie wiem. No, Cristiano Ronaldo wchodzi i Bruno Alves wchodzi, okej. Okay. To już Cristiano mamy z głowy. Dajesz pas, Dan, dawaj. Okej, okay. Czyli mamy karne, okej. Okay. Będą rzuty karne.
Okej, fajnie. Cieszę się. Super, bo chociaż pierwszy raz w tej serii będę rzuty karny, bo wcześniej nie było i nie bądźcie na mnie źli za to, bo no bo tak mi się chciało i tyle no. To jest mój kanał, a nie wasz. Także no. Ja będę chciał zrobić coś z nim chciał. I co? I to jest moja seria, a nie wasza, także no. Nie będziecie mi rozkazywać, co mam robić, a czego nie mogę, także to jest moja seria i ja ją zarządzam i ja ją nagrywam i czasem montuję, ale rzadko. Większość to filmy montuję. Ale moi drodzy widzowie, zrozumcie to, że to jest moja seria, tak? I ja będę chciał zrobić co z nią się podoba i co mi się podoba, także o Ricardo Quaresma wchodzi za kogoś tam, okej, dobrze. Robert Lewandowski na skrzydle. Krychowiak. Nie ma bramki niestety. Błaszczykowski. Nie ma bramki. No i dobrze. O, kłopoty. Ale Krychowiak sobie poradził z tym. Ajajaj, Robert, nie tak podawaj, nie tak. No, kolejna. I mamy rzuty karne. Kto zaczyna? Oczywiście Portugalia. Okej. 1-0 dla Portugalii. Robert Lewandowski teraz, przed szansą. Tak jest, 1-1, dobrze jest. Teraz piątek. 2-1. Tak jest, dobrze. Pewnie. Teraz Portugalia, gdzie... Nie ma! Dobrze! Dobrze! Okej, ale czy będzie 2-1, czy będzie 2-2? Nie ma! Słupek! Dwa razy słupek! Nie wierzę w to! Aha! Okej, to było dziwne, ale okej. Tak jest. 3-1. Tak, Polska wygrywa z Portugalią w rzutach karnych, tak jest, a wynik 2-2 był. A za wynikiem meczu jest Robert Lewandowski, o, bardzo fajnie. Okej, wynik 2-2, a w karnych my wygraliśmy tutaj, sami widzicie. Także, jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków na moim kanale, to piszcie komentarze, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale z meczów piłkarskich. Cześć!